Cześć wszystkim, Marek z tej strony, tam w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj sobie zagramy w The Invincible. Widzę, że gra jest chyba jakby po polsku, chociaż tytuł nadal jest po angielsku. Ciekaw jestem, z czego to zależy. Tak, jest po polskiemu, całkiem fajnie. Culture, o, można sobie kulturę zmieniać, ciekawe. Dobra, zaakceptujmy ustawienia. Patrzcie jak aha, DLSS-a nie da się wyłączyć i rozmycia... A, rozmycie da się. Ale nie będę włączyć, bo to głupio wygląda po tym, jak się na YouTube'a to wyślę. To jest demo, które jest dostępne już w tym momencie na Steamie. Można sobie je ściągnąć. To jest polska gra zrobiona na podstawie książki Stanisława Lema pod tym samym tytułem, Niezwyciężony. I opowiada o tym, że jest obca planeta, na którą zostaje wysłana załoga statku kosmicznego o nazwie Niezwyciężony, który ma dowiedzieć się, co się stało z poprzednim statkiem, który na tą planetę poleciał. Przynajmniej tak było w książce. Nie wiem, na ile wiernie gra będzie książkę odtwarzać. Tutaj widzę, że jesteśmy od razu wrzuceni w środek sytuacji jakiejś. Nie ma początku. No dobra, to idziemy. Można trochę jakby biegać, ale... O! To, co mi się osobiście bardzo podoba w tej grze, to pomysł na to, bo książka była pisana w latach 60. i twórcy gry doszli do wniosku, że zrobią retrofuturyzm i podobnie jak w estetyce Fallout jest w estetyce lat 50. 60. podobnie jest tutaj. I nasza bohaterka Jasna też musi korzystać z takiej technologii. Androbot. Hej, kolego. Coś tak nie bardzo się chłopak... Podaj instrukcje. Okej. Możemy... Aha, możemy coś takiego. Podobało mi się, że polskie nazwiska są tutaj. O. Wyobrażam sobie, że jakby taki robot miał faktycznie istnieć, to zamiast jednego oka powinien mieć 3 albo 4 w formie takiego, wiecie, grupy obiektywów, tak jak w aparatach cyfrowych, w komórkach, telefonach komórkowych jest. Bo coś takiego by miało o tyle sens, że wtedy robot mógłby widzieć stereoskopowo i w różnych formatach. A tu możemy wejść. Taka fajna śluza, czyli na tej planecie jest jakaś atmosfera, która nie jest toksyczna i wystarczy, że odizolujemy ją prostą śluzą bez nawet jakiegoś szczególnego pancerza, jak widać. Dr. Crowther, didn't you hear me earlier? Doctor, is everything all right? Doctor, please wake up. W jakimś szoku jest jakby. A report that I've located Dr. Crowther. He's in bad shape. I'm gonna examine him. W książce. Podejrzewam, że tutaj też tak będzie na podstawie tego, co widziałem w trailerach. Hello, anyone there? I repeat. W książce okazuje się, że na tej planecie są roboty i to bardzo szybko się okazuje, że są jakieś roboty, które sprowadziły zgubę na poprzedni statek. Nie wiem, czy więcej wam mówić o tej książce, bo w sumie ta książka ma 60 lat, więc nie byłby to jakiś spoiler, jakbym powiedział. Ale z drugiej strony bardzo polecam ją przeczytać, bo jest naprawdę super. Byłem pod wielkim wrażeniem. Przeczytałem tę książkę chyba z 10 lat temu, może 15, i byłem pod gigantycznym wrażeniem, jak niesamowitym wizjonerem był Stanisław Lem, ponieważ opisał on tam technologię i rzeczy, których wtedy nie było nigdzie. W zasadzie pomysłowość... Znaczy dzisiaj dopiero zaczynamy zastanawiać się nad tym, czy coś takiego może być możliwe, albo jeszcze inaczej. Teraz mamy podstawy technologiczne, by tak uważać. Kurczę, kot postanowił się zacząć bawić zabawką teraz. Dr. Crowther, please don't be startled. I need to take your hand. Temperature normal, pulse 2.
O2 saturation is fine. There's nothing physically wrong with the doctor. His pupils respond properly. Look at my finger. No delay in reactions. Yet no response to verbal communication. None. Conclusions, Doctor? Do you have any idea what's wrong with him? Akinesia, mutism, impoverishment of mimic movements, and reaction to stimuli. These are all symptoms of stupor. But it's difficult to pinpoint the cause of this disorder. We need to quickly perform a complete set of tests. Primarily a CT scan of his brain. Otherwise, I won't be able to say anything more. I'll prepare the infirmary. But first things first, Lander. We need to get you all on board. Couldn't we just evacuate him right away? If it were that easy, I would have sent the hopper long ago. Please look for the mission log. Okej, okay, czyli musimy trójkę osób nowych jeszcze odnaleźć. Możemy już tam wyjść? Znajdź dziennik misji. Dobra. Zakładam, że już nie w tej komorze będzie. Coś jakby na zewnątrz chodzi, słyszę kroki. Pewnie ten Androbot. Doktor Krauta jest, to chyba jest jego dziennik. Szkoda, że po angielsku też to jest opisane. The most important thing is probably the landing coordinates. AZ-2316. Noting. I wskazane jest, gdzie Górski jest. Excellent. I'm uploading the data. Starting calibration. Dr. Gorski has moved away from the research sector to the west. Ah, that's right. He followed those deposits of metal. Metal? That's why we have detectors. Correct. Mine died, but Krauter had one as well, didn't he? Like everyone in the crew, Doctor. Dobra. W ogóle tutaj jest zupełnie inna fabuła, yeah, bo tutaj wygląda na to, że są postacie, których w ogóle nie kojarzę. I w książce facet był bohaterem. O kurde, ale fajny radar, podoba mi się. Ale super. Dobra. Jak to schować? O, to coś robi. Dobra, ale co ja mam teraz zrobić, bo chciałbym... A, dobra, okej, okay. Udało się schować jakimś... R-ką się to chowa, okej. Okay. Dobra, myślałem, że coś tu jeszcze muszę zrobić, ale nie wiem co. I nie mogę się ruszyć. Może tym trzeba coś zrobić. O! Okay. Checked. I'm leaving the tent. Dobra. Tu już chyba nic więcej podnieść się nie da. Bardzo mi się podoba, że ta gra jest taka fizyczna, w tym sensie, że ta postać się wydaje taka bardzo osadzona mocno w tym świecie. Widzimy ręce, które wchodzą w interakcję bezpośrednio ze światem. Doktor Nowik. Is something wrong with the connection, sir? It's not working. Not sure why. Podoba mi się to logo. Z rakietą. A relay. Ah. Jasna. What are you up to? One sec. I'm looking for it. What about the rest of the crew? You gonna make them wait? If the Androbot isn't working properly, I can't just leave Krauter like this. He might hurt himself. Fine. Proceed as you deem fit. Znajdź przekaźnik w obozie. Okej, okay, to gdzie ten przekaźnik może być?
A, tu jest jakiś jeszcze namiot, którego nie odwiedzaliśmy. Zobaczmy, co w nim jest. Ryba. Did you find anything, doctor? Nice specimen. Oh, it's still alive. Ah, the fish Dr. Gorski caught. Do you remember? Yeah, I remember. Something. Hmm. Nie wygląda na to, żeby tam coś było. Tutaj ten namiot już... A jest, zresztą to przekaźnik, dobra. I've got bad news. Our signal is far too weak to restart the Andragods. Relay malfunction? Not exactly. It's completely fried. I don't think a sandstorm could cause such damage. That's irrelevant now, Doctor. There must be a spare somewhere in the camp. Please search for it. Dobra, musimy poszukać zapasowego przekaźnika. Ciekawe, poprzednio jak podchodziliśmy tutaj, to... I have the extra relay. Jak tędy przechodziliśmy wcześniej, to kompletnie nie dało się tej skrzyni ruszyć. I tak zauważyłem, że tutaj możliwość wchodzenia w interakcję z przedmiotami... A, Nuki rozrabia. Możliwość wchodzenia w interakcję z przedmiotami w tej grze pojawia się dopiero w momencie, kiedy fabuła na to pozwala, co uważam za trochę słabe rozwiązanie. I bo to powoduje, że nie możemy się zorientować, czy coś jest ważne, czy nie, dopóki fabuła nam nie powie, że to jest ważne. I możemy przejść obojętnie obok takiej skrzyni, nie? A potem nie wiedzieć, że to ona jest do czegoś potrzebna. Pięknie graficznie to wygląda swoją drogą, jestem pod wielkim wrażeniem. No i co teraz? A, jest nieruchomy androbot. I don't know if the androbot should already be doing something. Is it still frozen? Yes, unfortunately. Pozytronowy, nie elektronowy, powiedział. Z jakiegoś powodu w latach 60-tych, 50-tych bardzo się twórcy science fiction upierali, żeby roboty miały pozytronowe mózgi. Pozytrony to są elektrony, tylko że antymaterii, odpowiedniki. Odpowiedniki elektronów, czyli mają ładunek nieujemny, a dodatni. Taka jest ich różnica. I... I potem te pozytronowe mózgi się pojawiały i w książkach Isaaca Asimowa, i Data ze Star Treka ma pozytronowy mózg, także trochę tak dziwne, że to tak jest, bo to straszne zawracanie głowy, wiecie, chodzi o to, że pozytron po spotkaniu się z wejściu w kontakt z odnajdź pozostałych członków załogi, okej, dobra. Że po wejściu w kontakt z prawdziwą, z normalną materią, pozyton znika, jest anihilowany, nie? Więc żeby taki pozytonowy mózg działał, to te pozytony muszą funkcjonować w obwodach, które będą chroniły je przed zniszczeniem, czyli nie mogą przepływać przez normalne kable miedziane na przykład, bo będą anihilowane automatycznie. Musi być jakiś układ, który będzie izolował je od normalnej materii. Także straszne zawracanie głowy i nie ma żadnej korzyści nad tym, mi się wydaje przynajmniej, może nie jestem fizykiem, nie? Ale nie widzę żadnej korzyści nad zwykłym elektronem w stosunku do pozytonu. Bardzo to dziwne dla mnie, że tak to wymyślili. Ja się zastanawiam, czy przypadkiem idę tędy, bo nie wiem, którędy mam iść. Idę, bo się da, nie? I wydaje mi się, że twórcy science fiction zaczęli robić te pozytony, bo po prostu to fajnie brzmi, nie? Ta nazwa. Egzotycznie i dziwnie. No, to się zgadza.
ought to subject to chemical and spectrometric analysis. Dr. Gorski set out to investigate its source. Ale super. Metalowa struktura. To się zgadza, w książce też było. It's here. I can see the structure. I'm in the right place. Understood. Please continue. No dobra, i co, gdzie teraz mam iść? Aha, okej, okay, czyli przez przypadek weszliśmy w tą szczelinę pierwszą z brzegu i okazało się, że weszliśmy dobrze. That noise. Can you hear it? Yes. Is anyone there? What's going on? Doctor? Checking. Pobierali próbki. It's a drill. So damn loud. Phew. It's finally stopped. Przydałabyś latarka. A, to chyba pełni rolę latarki, nie? Working equipment gave me hope, but someone just abandoned it. Didn't even turn it off. That is indeed fortunate. We need to expand our search radius. Nie ten przycisk. O, chciałem. Got someone. I'm following the signal. O, tu chyba się nie da skakać. Nie, skakać się nie da. Dobra, to lokalizator i idziemy. Nie wiem, czy dobrze idę, czy nie trzeba było iść tunelem na przykład w dół. Nie ma bata. Kupuj, jeśli mi nie dadzą kluczyka za frajer, to kupię tą grę, wiecie? Bo naprawdę mi się podoba. Strasznie fajnie. Fajnie zrealizowane to jest. Okej, co my tu mamy? Geological cross-section? Sea life. Measurements? These are Merritt's notes. She must be somewhere close. Research the entire area thoroughly. Okej, tu jest ta struktura, przy której jesteśmy. Bas, aha. Co my tutaj mamy? Consolidary Alliance. Międzyplanetarne wspólnota. Siedziba z oddziału kosmicznego, Układ Słoneczny, drogi doktor Marii. Podejrzewam, że to przez to, że to jest demo, dlatego list nie jest przetłumaczony. To jest odpowiedź na ostatnią międzyplanetarną konferencję. Chcielibyśmy zaoferować pani awans. W przyszłej ekspedycji Obelisk 03 jako astrogator. Astrogator? Ciekaw jestem, co to za nazwa. Nie spotkałem się wcześniej z taką nazwą. Brzmi trochę jak skrzyżowanie astronauty z nawigatorem. Pani umiejętności i performance, czyli że wyniki we wcześniejszych misjach okazały się dla pani your readiness. Aha, wskazały, że jest pani gotowa do następnego kroku w kosmicznej podróży. Okej, okay, dobra, czyli to wszystko. Nic szczególnie dla nas interesującego. Okej, okay, a czy możemy to jakoś zwinąć? Halo? Idź za wskazaniami lokalizatora. Tu możemy w tą stronę? Nie możemy. A chodzi mi o to, że... Zobaczcie, że tu jest coś rozrysowane. Widzicie, że tak jakby tu był pokazany kierunek, w którą stronę trzeba iść. Miliony lat, że to ma przynajmniej miliony lat, ten metalowa konstrukcja, którą tutaj widzimy. No dobra. Halo? Co mogę zrobić, żeby to skasować? O, mogę chodzić. Aha, dobra, wystarczyło kliknąć w ukos ekranu i się zrobiło. Dobra, idę tędy, bo nie widzę innej opcji. Ciekawe, postać sama wskakuje. No. Co jest? Aha, okej. Okay. Plecak. The signal's coming from a cast of backpack. That's concerning. I'm close, but I can't see her.
O. She's here. I found her. What's her condition? Merit. Merit. O nie, tak krótkie, kurczę, wciągnąłem się. Ale kawał dobrej roboty 11 Bit Studios, powiem wam, jesteście naprawdę niesamowici. Jeśli cała gra jest zrobiona z takim napięciem i z tą estetyką wizualną, to idę kupować już, bo... Dodaję do wishlisty, nie ma beta. Strasznie fajny pomysł, bardzo, bardzo ciekaw jestem. Nie mogę się absolutnie doczekać, powiem wam. I z niecierpliwością będę wypatrywać daty premiery. Spróbuję się, wiecie co, pomyślałem sobie, spróbuję się skontaktować z twórcami tej gry. Może udałoby mi się jakiś wywiadzik zorganizować, czy coś w tym stylu. Wiem, że takimi rzeczami na co dzień się nie zajmuję, ale kusi mnie, bo temat uwielbiam po prostu. Uwielbiam tematy science fiction, zwłaszcza takiego twardego science fiction, które uprawiał Stanisław Lem. A to, co tutaj autorzy pokazali, to znaczy, że chyba wiedzą i rozumieją te, o co chodzi, nie? Jednocześnie ta estetyka retrofuturyzmu, która jest tak cudownie pięknie zrealizowana. O kurczę, super, super. A patrzcie, a nie, to jest tylko informacja, że między 4 a 11 maja będzie demo. No dobra, dobra, super, bardzo fajnie. Okej, będę kończył ten super krótki odcinek. Spodziewałem się, że co najmniej 40 minut będzie zabawy. Ale i tak mimo wszystko, i tak bardzo fajnie. A, to na YouTube można znaleźć dłuższe gameplaye z innych odcinków w grze. I dużo więcej zabawy jest, tam widziałem. I są duże roboty i inne różne atrakcje. Także zapowiada się bardzo interesująco. Strasznie fajne te screeny są. Ten robot jest niesamowity. No dobra, okej. Będę kończyć na tym dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że się podobało. Pamiętajcie koniecznie łapkę w górę. Czekam na komentarze, bardzo ciekaw jestem, co wy o tym wszystkim myślicie i całej stronie wizualnej i estetyce. Ale ten statek jest super! Wygląda jak spodek od Enterprise'a, tylko że bez sekcji tego inżynieryjnej, nie? Ale fajnie. A, i to jest jednoosobowy, widzicie? To jest trochę jak myśliwiec. Ale fajnie, super. Dobra, okej. Dzięki wielkie za waszą uwagę jeszcze raz i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach już niedługo. Dzięki wielkie, cześć!